Program Olive umożliwia nagranie narracji bezpośrednio do projektu. Nie jest to trudne. Na przykładzie krótkiego filmu pokażę, jak to zrobić. Po pierwsze, trzeba mieć przygotowany projekt filmu oraz tekst narracji. Tekst narracji do nagrania najłatwiej sobie napisać w notatniku. Dla wygody można zmniejszyć nieco okno programu Olive, a w oknie równoległym wyświetlić tekst z notatnika. Dobrze jest odczytać tekst na próbę i zanotować czas trwania narracji. Będzie to wskazówka do ustawienia ścieżki dźwiękowej. Mając tak przygotowany pulpit, należy skorzystać z przycisku dodania narracji. Po jego kliknięciu i przeniesieniu kursora na oś czasu zauważymy białą kreseczkę. Kiedy wciśniemy i przytrzymamy lewy klawisz, to zmieni się w żółty prostokąt. Rozciągając element na osi czasu, utworzymy pustą ścieżkę dźwiękową. Czas trwania należy ustalić nieco dłużej niż wynika z pomiaru. Należy o tym pamiętać dlatego, że nagrywanie narracji zakończy się automatycznie wraz z końcem ścieżki. Jeśli ustalony czas trwania ścieżki będzie zbyt krótki, to nagrywanie zakończy się przed końcem czytania tekstu. Dlatego, aby uniknąć takiej sytuacji, warto zostawić sobie nieco zapasu. Kiedy wszystko jest już ustawione tak jak trzeba, można kliknąć przycisk Nagrywaj i zacząć czytać. Barbican jest niezwykłym miejscem w Londynie. Pomimo lokalizacji w samym centrum miasta, można tam znaleźć miejsca ciche, urokliwe i spokojne. Niezwykłe wrażenia zapewnia architektura. W jednym miejscu stykają się budowle odległe w czasie o setki lat. Dodatkowo różnica poziomów powoduje, że spacerując jesteśmy przeniesieni w przestrzeni o jeden wymiar do góry. Kiedy skończymy czytać, należy ponownie kliknąć ten sam przycisk. Po kliknięciu na pustym miejscu osi czasu, program sam odetnie nadmiar długości. Pozostaje teraz problem ustawienia głośności narracji. Poziom głośności nagrania zależy od ustawionej czułości mikrofonu, odległości ust lektora od mikrofonu i głośności czytania. Najczęściej nagranie z laptopa jest zbyt ciche. Jeśli odtworzymy dźwięk, zauważymy, że pulsowanie słupków sięga zaledwie połowy. To oznacza, że dźwięk jest zbyt cichy. Po zaznaczeniu identyfikatora w panelu efektów znajdziemy pozycję volume, czyli głośność. Wartość w tej pozycji należy ustawić drogą doświadczalną. Podwyższając głośność należy zwrócić uwagę, aby słupki głośności nie sięgały zbyt wysoko, ale tylko sporadycznie dochodziły do czerwonego pola. Jeśli głośność będzie zbyt duża, słupki będą zachodzić za bardzo na czerwone pole, dźwięk będzie wtedy zniekształcony, czyli przesterowany. Zbyt niskie słupki oznaczają, że dźwięk będzie zbyt słaby i cichy. Klip z dodaną narracją jest już gotowy do podłożenia podkładu muzycznego, co zostanie omówione w innym odcinku.